Cześć dzieciaki, jak mnie słychać. W dzisiejszym odcinku zaznaczymy sobie na naszym rysunku miasta, w których był nasz pies lampo. Nasza lektura rozpoczyna się w miejscu, które nazywa się Marititima. To jest we włoszech następnie zawiadowca zabiera psa, do miejscowości, w której mieszka, i ta miejscowość nazywa się Piombino. Z całej tej książki wiemy również, że nasz pies uwielbiał podróżować pociągiem i uwielbiał zwiedzać różne miasta. I nasz Lampo był w Rzymie, w Turynie, w Regio, Rapallo, w mieście Paola, Palmi. I Sapri. Przez pewien czas Lampo mieszkał e, razem z wujkiem zawiadowcy w Palermo na Sycylii. I tam również jeździł pociągami do miejscowości, które nazywał Pati i do Messyny. A teraz spróbujcie sami zaznaczyć te wszystkie miejscowości na karcie pracy.